A wasze jakieś wakacyjne marzenia? No ja bym chciała wyjechać gdzieś daleko, tak poza granicę. Na przykład? Do jakiegoś państwa? No. A do jakiego? Do Elbląga na przykład. Popraw mnie, jeśli się mylę. Pomysł jest taki, że wszystkie miasta w Polsce będą tutaj do was przysyłać najgorszych swoich artystów i wy będziecie z nimi płynąć tą tratwą do jeziora Drużno i tam będziecie ich zrzucać. I dzięki temu raz, że miasta będą wdzięczne, dwa, że będzie promocja Elbląga. Mylisz się właściwie w każdym aspekcie tej wypowiedzi. Pierwsze, nie wszystkie miasta, bo też i wsie, nie w Polsce, bo z całego świata, no i nie najgorszych artystów, tylko wszystkich artystów, bo my chcemy wszystkich artystów zrzucić i nie w Drużnie, ale w Drużnie i w Zalewie Wisianym. Płynąć możemy w dwóch kierunkach z naszej przystani. Także ostatnie chwile wszyscy ci artyści mogą spędzić w wybranym, powiedzmy, przez siebie pięknym, urokliwym kierunku, płynąc tym cudem techniki żeglarskiej. Także ja myślę, że to jest świetny pomysł na promocję naszego fajnego miasta Elbląga. Pierwszą awarię, która być może kiedyś trzeba będzie zneutralizować. Czyli? No, czyli unieruchomienie elektryki, wszystkiego, co zrobiłeś. Nie, nie, tego to nie będzie na siebie, nie. No, w każdym razie, gdyby nam zabrakło z jakiegokolwiek powodu prądu, siłą własnych mięśni i nadziei oczywiście, przy pomocy wioseł znajdujących się w skrzyni, składane wiosła typowe do supów czy sapów, desek posłużą nam, żeby dotrzeć gdzieś tam do cywilizacji. Zobaczyć trzeba, przy jakiej najmniejszej prędkości on sobie, wiesz, słucha się steru. O, uratowani, mamy słodką wodę. Nie, ja udawałem. A mówiąc mniej rubasznie, jednostka powstała po to, żeby umożliwić nam przede wszystkim, ale też i mieszkańcom, turystom, kontakt z kulturą w inny sposób niż są do tego na co dzień przyzwyczajeni. Po czemu, jeśli można iść na wystawę do galerii stacjonarnej, nie można jej obejrzeć w zmieniających się warunkach otoczenia, które gdzieś tam sobie wędruje za naszymi plecami, albo posłuchać muzyki płynąc za koncertem kajakiem czy rowerem wodnym. Udało nam się skłonić mieszkańców Elbląga do głosowania w budżecie obywatelskim na naszą inicjatywę Elbląskie Święto Muzyki, w ramach której staramy się
w bardzo różny sposób podawać przede wszystkim muzykę, ale nie tylko muzykę, kulturę mieszkańcom. No, okazało się, że będzie możliwość sfinansować budowę platformy, na której się znajdujemy. Oczywiście mogło to mieć szansę powodzenia tylko w przypadku, jeśli będziemy robić to sami, w pewien sposób eksperymentalnie, ponieważ tego typu jednostki budowane przez wyspecjalizowane firmy są wielokrotnie droższe. No i dzięki temu, że znaleźliśmy ślusarza, który i spawacza, który nam przygotował konstrukcję według naszych jakichś tam wytycznych, sami to wszystko skręcaliśmy, robiliśmy pokład, budowaliśmy elementy poszczególne. Elektrykę zapewnił nam nasz znajomy twórca, podróżnik kamperowy Vincent Van i internetowy mentor, można powiedzieć, tak, dzięki swojemu kanałowi na YouTube. Dzięki wysiłkowi i sympatii kilku czy kilkunastu podmiotów siedzimy, płyniemy, wszystko wygląda bezpiecznie w tej chwili, dosyć solidnie. Jestem przekonany, że taka forma odbioru na przykład muzyki na żywo w połączeniu z tym, że staramy się zapraszać naprawdę ciekawych artystów, którzy mają fajne rzeczy do powiedzenia muzycznie, to będzie fajne. To będzie coś, czego nie ma na co dzień. Coś, co pewnie w ogóle na świecie jest rzadko praktykowane. Ja widziałem tylko dwie czy trzy inicjatywy, które byłbym w stanie porównać stricte do tego, co robimy, bo jakkolwiek są koncerty na przycumowanych jakichś tam przy brzegu platformach, no to takich płynących koncertów widziałem tylko tak naprawdę w Niemczech i w Austrii, coś takiego jak koncert na platformie oddalonej od brzegu trochę. Jedna była na uwięzi, druga była pływająca i na niej był koncert klasyczny. Muzycy klasyczni we frakach występowali, to było bardzo fajne. No ale taki stricte jak my robimy, nie widziałem nigdzie. Nie oznacza, że oczywiście, że to jest jedyne i pomysł absolutnie oryginalny. Jest to pomysł inspirowany, ale na pewno w naszej okolicy nic takiego się nie dzieje. Także zapraszamy. Elbląg, rzeka, też Elbląg, platforma. I co jest? Stowarzyszenie, które to wszystko wymyśliło, przygotowało. Piękne tańce. Nie rozumiem, dlaczego ludzie na kajakach nie tańczyli. Jesteście nie fair. To byłyby też takie zajęcia z utrzymania równowagi, nie? A nie, ja nie mogę iść na tę stronę, bo się przychylamy. No tak, no ciekaw jestem, czy uda nam się przepłynąć przez Pochylnię, bo w końcu to jest najbardziej atrakcyjny odcinek kanału Elbląskiego. Tamtędy wszystkie jednostki przepływają, a ludzie walą drzwiami i oknami przez żeglarskie okienka okrągłe, żeby to zobaczyć. To jest, zdaje się, wpisane na listę UNESCO nawet. Jako jeden z 7 cudów świata. No, był droższy niż wieża Eiffla. Dokładnie. W każdym razie wydaje mi się, że platforma jest na tyle solidnie zrobiona, że damy radę. Kwestia tylko, czy konstrukcyjnie te Pochylnie są przygotowane na taką płaską jednostkę jak nasza, ale na pewno przekonamy się. Jeżeli również zainstalujecie sobie drogi sprzęt, jak baterie LiFePO czy inny sprzęt na łódkę czy do kampera, to dobrze jest mieć spokój ducha i zainstalować sobie kamerę do obserwowania waszego dobytku, na przykład kamerę partnera dzisiejszego odcinka, czyli firmy Reolink. Firma Reolink właśnie wydała kamerę Atlas PT Ultra, która jest pierwszą kamerą na baterię, która może filmować w trybie ciągłym przez kilkadziesiąt godzin. Może filmować przez 96 godzin w jakości 4K na jednym naładowaniu baterii. A do tego można podłączyć do niej panelik solarny, który dodatkowo ładuje baterię. Jeśli oczywiście świeci słońce. W tej kamerze nowością jest to, że nagrywa ona
10 sekund przed zdarzeniem, więc na nagraniu widać całe zdarzenie, a nie dopiero na przykład od połowy, ponieważ w większości kamer na baterię jest tak, że sensor ruchu uruchomi nagrywanie dopiero po kilku sekundach i często całe zdarzenie się nie zapisze. Jeśli chcecie kupić taką kamerę, to link do sklepu zostawiam w opisie pod filmem. Ile czasu potrwało zbudowanie tej platformy? No myślę, że chyba trzeba liczyć to jako 2 miesiące. Przy czym nie była to oczywiście praca codzienna. Każdy z nas tam ma swoje zawodowe obowiązki. Ale licząc od tego, kiedy zaczęliśmy, w pierwszej kolejności sprowadziliśmy pływaki, na których jest zamocowana konstrukcja. Jak były pływaki, to konkretnie pod nie mogliśmy zwymiarować, przygotować konstrukcję stalową, która kiedy powstała i została jeszcze połączona z systemem barierek i mocowaniem do paneli słonecznych. Wtedy można było robić pokład. No i całą resztę elementów typu skrzynki na elektronikę i akumulatory. A w sumie około 2 miesięcy trzeba przyjąć, że to powstawało. Ile kosztowało? Precyzyjnie nie było to liczone, ale wydaje mi się, że całkowity koszt zamyka się w okolicach 45 tysięcy. Jak zabudowa kampera? Tak, mniej więcej tak wychodzi? No trochę więcej. My mamy zestaw wypoczynkowy ogrodowy składający się z narożnika, foteli i stołu w obu wariantach, zarówno stolika kawowego, jak i też obiadowego, bo można go podnieść. Masz to w kamperze? No nie, ale mam dach na przykład. No to prawda. Nasz dach ostatnio przez naszą niefrasobliwość i niesciągnięcie go po gwałtownej ulewie został lekko zdezolowany, musimy go doprowadzić do porządku ponownie, co jest dla nas dużą nauczką. No, to jest dach raczej przeciwsłoneczny, lekko przeciwdeszczowy, ale jak jest duży deszcz, to nie nadaje się do tego. Także pod tym względem kamper Platforma 1.0, a pod pozostałymi 1.2 dla Platformy. Przespać w 10 osób. Ja u siebie też. Tak? No dobra. W takim razie przyznaję Państwu po punkcie. 3-2. Czy orientujesz się najszybciej, z jaką prędkością ta platforma płynie? My tylko sprawdzaliśmy prędkość średnią, która wychodziła w okolicach 5 km na godzinę, jak płynęliśmy poprzednio. Natomiast maksymalna, wydaje mi się, że tu więcej niż 6,5 na godzinę nie pociągnie. No może spłynąc z prądem byłoby tam troszkę szybciej. Widać, jak nam wiatr włosy rozwiewa. Natomiast
natomiast ta jednostka jest dosyć duża, nie jest opływowa, więc no ona nie była jakby budowana z myślą o osiąganiu prędkości, tylko o tym, żeby sobie dała radę w warunkach jakichś tam przeciwnego wiatru na przykład, żeby dopłynąć na miejsce. Natomiast to jest typowo rekreacyjna prędkość, powiedziałbym. A co to za silnik jest? To jest silnik firmy Haswing ProTour 5.0. Taki model. On ma bodajże 160 funtów. Taka jest chyba jednostka mocy, czyli uciągu. Inaczej przekłada się to na 2520 W. No i rzekomo jest to porównywalne gdzieś tam z silnikiem spalinowym 6 HP. Tak mniej więcej można to określić. Czy to jest faktycznie tak, nie wiem, nie mam doświadczenia w tym, ale za pierwszym razem, kiedy wchodziliśmy na platformę i odpalaliśmy silnik, mieliśmy duże obiekcje, czy faktycznie okaże się, że on daje radę z tego typu jednostką. Okazuje się, że daje. No, nie rozwija może prędkości, ale swobodnie ją pcha. Do tego fakt, że przed praktycznie zakończeniem budowy dodaliśmy jeszcze płetwę środkową taką, czyli ten kill, miecz inaczej mówiąc, znacznie poprawił nam sterowność. W tej chwili możemy skręcać niemalże w miejscu. To jest bardzo fajne. Baliśmy się, że tutaj będzie ciężko z manewrowaniem to jednostki, a jest w porządku.